Cześć, witam z Smart-Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak możemy zaprogramować pilota od tunera DVB-T2, tak żeby można było nim uruchomić telewizor, czy też regulować dźwięk, wybierać źródła sygnału. I tutaj skorzystam akurat z pilota od tunera Opticum, natomiast ten pilot jest to bardzo popularna konstrukcja, praktycznie większość tunerów wyposażonych jest w bardzo podobne piloty. Do tego praktycznie sposób programowania w każdym pilocie jest identyczny. Czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście pilot od naszego tunera, potrzebujemy oryginalny pilot od telewizora. Oba piloty oczywiście muszą być wyposażone w baterie. I teraz pierwsze co musimy zrobić, to ustawić piloty naprzeciwko siebie, żeby te diody IR nadawcze się widziały. Teraz w pilocie od tunera, jak widzicie, mamy tutaj przycisk SET, przytrzymujemy go przez kilka sekund, aż tutaj ta dioda nam się zapali mocnym światłem. Jak widzicie, teraz się świeci mocno, więc wybieramy sobie teraz przycisk do programowania. Niech to będzie przycisk Power. Przyciskamy go jeden raz. Jak widzicie, on teraz nam miga. Ustawiamy piloty i przyciskamy Power od pilota w telewizorze. Jak widzieliście, ta dioda nam zamigała szybko i teraz zaświeciła się ciągłym światłem. W tym momencie ten przycisk już jest zaprogramowany. Możemy tak w tym momencie poczekać, aż ta dioda nam zgaśnie, lub też wcześniej przycisnąć przycisk SET, który również zapisuje tamtą funkcję. Natomiast z doświadczenia wiem, że w niektórych pilotach zapisanie poprzez SET czasem nie działa, więc lepiej jest zaczekać, aż dioda sama zgaśnie. W niektórych znowu jest odwrotnie, czyli musimy zapisać wcześniej SET, więc tu są tylko te dwa sposoby. Teraz programujemy sobie kolejny przycisk, czyli tutaj przycisk odnośnie głosu, czyli minus zmniejszanie siły dźwięku. Przyciskamy sobie znowu SET przez kilka sekund, czekamy aż ta dioda się zapali mocno, tak jak w tym momencie. Wybieramy przycisk do programowania, czyli ten minus. I teraz na pilocie również przyciskamy minus, trzymając piloty blisko siebie. Jak widzieliście, znowu nam dioda zamigała i zaświeciła się jasnym czerwonym światłem. Teraz dajmy sobie SET dla odmiany. Jak widzicie, dioda zgasła. Przycisk powinien być zaprogramowany poprawnie. Przechodzimy do kolejnego przycisku, czyli do zwiększenia tej siły dźwięku. Znowu przycisk SET przez kilka sekund. Dioda się zapaliła. Wybieramy nasz przycisk do zaprogramowania i teraz ustawiamy piloty i jak widzicie, programujemy funkcję. Zapisujemy i mamy już zaprogramowane trzy przyciski. Pozostał nam jeszcze przycisk wyboru źródła sygnału, więc może też sobie go zaprogramujmy. Przytrzymujemy znowu SET. Zapala nam się czerwona dioda. Wybieramy nasz przycisk i teraz przycisk wyboru źródła sygnału na pilocie. Jak widzicie, kolejny przycisk został zaprogramowany. Teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście nam ten pilot będzie działał. No i teraz zobaczcie, mamy nasz pilot od tunera zaprogramowany i teraz próbujemy nim uruchomić telewizor. Przyciskamy Power. No i zobaczmy, ten telewizor nieco długo się uruchamia, ale zobaczymy, czy nam się go udało uruchomić. Jak widzicie, bez problemu telewizor się uruchomił. Teraz sprawdźmy sobie, czy działają te przyciski odnośnie dźwięku, czyli zwiększenie natężenia dźwięku, tutaj jak widzicie działa, zmniejszenie również bez problemu działa i zaprogramowaliśmy jeszcze przycisk wyboru sygnału, źródła, no i też jak widzicie możemy z tego przycisku korzystać. Ok, czyli tak wygląda programowanie pilota od tunera, tak żeby można było nim obsługiwać również telewizor bez konieczności korzystania z tego pilota oryginalnego. Tyle z mojej strony. Myślę, że ten materiał rozwieje Wasze wątpliwości odnośnie programowania pilotów tunerów DVB-T2, tak żeby można było nimi obsługiwać też te podstawowe funkcje telewizora. Jeżeli materiał był dla Was ciekawy, był dla Was pomocny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Ja się z Wami już żegnam i zapraszam do kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!